אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 406, מאמר השלום, כותרת חיוב הזהירות בחוקי הטבע. Czytamy בעל הסולמה, רוז'ו, פוקוי. Konieczność wypełniania praw przyrody. Widzimy, że człowiek stara się zrozumieć i być ze społeczeństwem, w życiu społeczeństwa, dlatego że nie może istnieć w inny sposób, tylko za pomocą bycia razem ze społeczeństwem. Także popatrz, jak ktoś się pojawi, kto chce odejść od społeczeństwa i żyć gdzieś na pustyni, i to sam siebie nie może zabezpieczyć swoich potrzeb, dlatego nie może mieć do nikogo pretensji ani do swojego losu. Jeżeli tak robi, to znaczy, że przeklina swoją dolę, to pokazuje swoją własną głupotę. Dlatego, że jak wyższy świat przygotował dla niego dobre miejsce, wygodne dla społeczeństwa, nie ma żadnego zlituj w tym, że jest osobno, dlatego że idzie naprzeciwko przyrody, gdzie nie patrząc na to, że ma szansę na to, żeby żyć tak, jak było mu dane możliwe. Dlatego nie powinniśmy go żałować, dlatego z tym zgadza się całe społeczeństwo, bez wyjątku. Mogę to jeszcze przełożyć, przetłumaczyć na religijny sposób, na ile stworzenie, kierunek stworzenia jest od Stwórcy i we wszystkim jego działaniu jest cel, dlatego że nie ma działania bez celu, dlatego że każdy, który przychodzi do praw przyrody, które nam były dane i idzie naprzeciwko, to tym celu, który nam był dany, dlatego że cel jest oparty na wszystkich prawach przyrody bez wyjątku. I dlatego mądry pracownik, który nie dodaje, a nie udaje, nie odbiera swoich działań, które kierują go do celu. I dlatego jeżeli to zrobi, będzie skarany przez przyrodę, nawet jeżeli złamie jedno prawo. Dlatego my, którzy zostaliśmy stworzeni przez Stwórcę, nie mamy co żałować, litować się nad Nim. Dlatego albo wypełnia prawa przyrody i przybliża cel Stwórcy. Takie jest moje zdanie. To znaczy nie mamy wyboru. Jeżeli nie będziemy wiedzieć, w jakich prawach, w jakim systemie praw pracujemy, jesteśmy. Nie mamy ani materii, ani działania, ani w myśli, ani w działaniu, które by się nie znajdowały w tym systemie. Jesteśmy w takiej sieci, nie tak jak na niby, tylko znajdujemy się naprawdę w takiej sieci, która dochodzi do każdej komórki, każdego atomu, każdej najmniejszej cząsteczki w nas i wiąże je wszystkie te części razem na wszystkich poziomach, na wszystkich stopniach. Tak jak i biologiczny materiał, czy fizjologiczny, czy system nerwowy, czy myśli, czy pragnienia, światła, kilim, nieważne co, na wszystkich poziomach. My w taki sposób istniejemy teraz. Szczególnie nam dana jest możliwość poczuć braku tej równowagi między nami. W tym jest to z zamierzeniem, że jest nam dane, żebyśmy mogli się podnosić i dowiedzieć się, jak się zrównoważyć z tym systemem, z tymi prawami, tymi rozkazami, które przychodzą od tej sieci. I za pomocą tego uczymy kierowników. To jest tak, jak on daje nam i zbija nas z tej równowagi i tak, i czujemy się źle. I tak jakby nas zapraszał, mówi, no i teraz poproście mnie, mówi,
żebym ja wam pokazał, jak to używać. Jeżeli będziemy prosić, to to jest właśnie te tkli, w którym się otworzy jego działanie, które nazywa się światłem. I wtedy to wszystko przychodzi i wypełnia to, a cała reszta, czego nie odczuwaliśmy jeszcze jako dopełnienie, no, na razie jest martwe. Czyli ja, powiedzmy, jestem taki bardzo duży kli i znajduje się w braku równowagi i otwiera się we mnie jakaś cząsteczka i w tej części czuję się źle. Powiedzmy, jakieś choroby, problemy. Problem, który mam w tej części, te wszystkie biedy się otwierają. Jak się otwierają te wszystkie problemy, to na razie jeszcze nic nie czuję, ale nagle razem z tym otwiera mi się we mnie punkt w sercu i zaczynam otwierać, że moje problemy i moje choroby mają jakąś przyczynę, że jakaś zewnętrzna przyczyna. Muszę koniecznie się dowiedzieć, jaki jest sens życia. I na końcu przychodzę do grupy. Jednoczę się razem z grupą i wewnątrz grupy otwieram napełnienie, to znaczy stwórcę. To znaczy, co się nazywa stwórcą. Ta część, którą można wypełnić. Nie wiem, co to jest grupa. Mogę tylko zobaczyć ją przez zło w sobie. Nie widzę stwórcę, ale mogę poczuć jego tylko w tej mierze, na ile jest mi źle. To jest zupełnie innej potrzeby. Nie mam innej nie mam innego celownika skierowanego na niego. Jak otrzymuję to napełnienie od niego, to znaczy, że zajmuję się pracą Stwórcy i wtedy on mnie napełnia. I tyle. I tą samą część we mnie naprawiłem. Co naprawiłem? Poczułem się źle. Zmieniłem to zło. Przekazałem to inną drogę, napełniłem to dobrym stwórcą i poczułem, że w ten sposób dopełniłem pracę stwórcy, czyli on dokończył tą pracę łącznie z moją prośbą. Teraz otwiera mi się nowa część, większa niż poprzednio. Otwiera mi się większa część. I czuję się jeszcze źle. I punkt w sercu pojawia się w silniejszym. Grupa wygląda dużo większa. I stwórca. I grupa jest większa i stwórca też jest jeszcze większy. Działa na mnie dużo silniej. Wtedy już otwieram wszystkie możliwości w dopełnieniu tego. Za każdym razem dopełniam zamiast tego egoizmu, to znaczy mojej przyrody. To jest, powiedzmy, moja przyroda, mój egoizm. I zamiast tego wnoszę tam jego, to znaczy uczę się jego działań i w ten sposób po działaniach twoich się poznam, to znaczy dochodzę do zjednoczenia z nim w pozostałych częściach i te naprawy zaczynają się od prostego do bardziej skomplikowanego. Szoresz, Aresz, Bet, Gimel, Dalet. To są te stopnie. Albo też, że dochodzę w świata Misja, Asija, Bria, Acylut i Adam Kadmon. Póki całe moje naczynie nie będzie naprawione i zamiast tego będzie świat nieskończoności, świat Ncof. Dlatego ogólnie musimy cały czas określać, na ile nie znajdujemy się w równowadze z przyrodą. I w tej różnicy
z przyrodą, to jest właśnie, to jest odkrycie, to jest mojego złego stanu i dołożenie do równowagi, żeby być w równowadze. To jest forma mojego rozwoju, wejścia w coś, jak znajdujemy się dzisiaj przeciwko tych wszystkich problemów i tej biedy, i to jest, musimy zrozumieć, że to się pojawia formą kryzysu, a to jest dobra forma, za pomocą której możemy siebie naprawić. Odczucie zła jest odczuciem kryzysu. I wtedy i trzeba się zwrócić do grupy. Do jakiej grupy? Do wszystkich tych, którzy czują zło. Wszyscy ci powinni się zjednoczyć i znaleźć tam siłę jedności, na ile są w stanie odkryć tą siłę. Dla tych 99% bez żadnego stwórcy, za pomocą ogólnego zjednoczenia, cała reszta tą otrzymują od nas i wtedy dochodzą do naprawy. To znaczy, wszystkie złe odkrycia w naszym świecie powinniśmy przyjmować jako zaproszenie do przyspieszenia poruszania się na drodze. Co on mówi? Jak trzeba się koniecznie poruszać do zjednoczenia z innymi. Człowiek jest w ten sposób zbudowany, że właśnie zjednoczenie z innymi daje mu odpowiedź na wszystkie jego problemy, przez które przechodzi, nawet takie bardzo wewnętrzne. Tylko zjednoczenie z bliźnim może go wyleczyć, tak? Czy może pan pokazać ten wykres, gdzie to było od lekkiego do ciężkiego, ten poprzedni? Powiedział pan, że naprawa świata jest od lekkiego do skomplikowanego, od prostego do skomplikowanego. Każdy z nas to cały świat tutaj. Nie wiem. To jest jakiś proces, który się ze mną dzieje. Dlaczego to jest takie odczucie, że my idziemy od skomplikowanego do prostego? Dlatego, że jeszcze nie poszedłeś. Zrób krok do przodu prawdziwy na drodze do naprawy i zobaczysz, na ile twoje życie jest, o ile cięższe. Ja ci nie obiecuję niczego. No ale jak to może być, że przede wszystkim idziemy w duchowym kierunku, no bo ten nasz stan śmierci na razie, póki nas nie zniszczy, to głowę w ogóle nie można podnieść, niech się tam ułożą. Jak to na świecie jest wszystko inaczej? A ty tak jak małe dzieci płaczą w przedszkolu na temat każdego problemu. Ja tobie mówię, co to znaczy, że każdy jest większy niż jego przyjaciel, jego pragnienie jest większe, ty w większym egoizmie i poczujesz większe te problemy, tą różnicę. Różnicę między stwórcą poczujesz dużo większą. To już mówię w jakościowej ilości, znaczy w jakościowej ilości. Zaczniesz odczuwać najmniejsze rzeczy, że stwórca jest tym konkretnym. Tą naprawę będziesz czuł te bardzo delikatne odczucia, ale będą ci przeszkadzały w jak najmocniejszy sposób. No ale rabbi Szymon, jak upadł, powiedzmy, upadł tam na rynek. No nie mówiliśmy, co to znaczy nagle upadł nagle na poziom bazaru. Bazar to jest to, że żyje jak normalnie, że ma wszystko, co on potrzebuje na tym świecie, ma władzę, pieniądze, sławę przez długie lata życia, we wszystko dookoła niego, w ogóle bajeczka. No ale czuję się w najgorszym poziomie, na najniższym poziomie. O czym marzy Szymon z rynku? No, ja bym chciał być taki jak właśnie upada w ten stan, że chce być bogaty. Dla niego to jest, dla ciebie to jest podniesienie się, a dla niego to jest upadek. Ja ci mówię poważnie.
jakościowo upada. Jeżeli tam miał wodę i drzewo jakieś tam figowe czy jakąś palmę, a teraz Szymon na rynku ma wodę i ma chleb, mięso, cebulę. Od czego on cierpi? Od tego? Nie, cierpi od tego, co stracił to odczucie, że ma wszystko oprócz rozumu. Szymon z rynku czuje, że on jest nasycony swoim życiem. On nie jest jakiś nieszczęśliwy. Porozmawiaj z tymi, co pracują na rynku. Oni mają wszystko. Nie martw się, co on chce powiedzieć tobie. On znajduje się na poziomie rynku. Jak on rozumie różnicę między nim a różnicą z rynkiem, z tym się nie zgadza. Z tym, że się czuje, że że brak tego, ten niedostatek jeszcze mu sprawia jeszcze większe cierpienie. Nie czujesz się kiedyś, że nagle wszystko nagle masz i jak jednocześnie niczego nie masz. Nie mam niby w niczym braku. Ale co mi z tego? No, nie rozumiem. No to chciałem właśnie wyjaśnić, ale w jaki sposób, jak zacząłem się uczyć, to bardzo często słyszę to wyrażenie i coraz częściej się z tym spotykam wewnątrz siebie. Szymon z rynku to jest człowiek, który wszyscy zadowolony z wszystkiego, sprzedaje swoje towary, wraca do domu zadowolony, wszystko ma w życiu, w niczym nie ma braku, żona, dzieci, wszystko dobrze, wszyscy zdrowi, ręka boska, niczego nie potrzebuje. Czego mu brakuje? Niczego. Wszystko ma 100%. No ale jeżeli rabi Szymon spada w ten stan Szymona z rynku, on czuje, że oprócz tego nie ma nic, a to, co on ma, to nie może nawet wytrzymać tego życia, jest gotowy na to, nie wiadomo, co powiedzieć, tylko wyjść z tego stanu, znajdować się chociaż w jednym sekundę w tego, to jest w ogóle męki potężne. Czego mu brakuje? To nie jest życie, to nie jest życie. Zapytaj swoją żonę, co ona ci odpowie. No co powiesz, czego ci brakuje? Wszystko, popatrz, wszystko masz, wszystko jest. A ona powie, nic nie mam. No jak to nie masz? Przecież wszystko, popatrz, ile masz ubrania, ile masz rzeczy, wszystko. Nie mam nic, powie. Kobieta może. Ja mówię, u kobiety jest takie odczucie szczególnie. Jeżeli dojdziesz do swojej wewnętrznej kobiety, to też zrozumiesz to pragnienie. Różnica odczuwa między sobą a naszym materialnym życiem, w którym jest wszystko. I tutaj pada kabalista. Ja mówię nie o kabaliście, ja mówię o całym świecie, kiedy jest świat, cały świat się znajduje w takim upadku. W ogóle nie ma. To mówimy o 99%, przecież wszyscy są w tym. Nie. Nasz świat znajduje się w zburzonym rynku międzynarodowym. Oni nie wracają do domu, jakby u nich wszystko było. Rynek już nie działa. No ale on chce wyjść z rynku przecież. No przecież dlaczego im tam źle? Przecież dobrze. Jakaś duchowność, o czym my tutaj mówimy? Nie rozumiem ciebie. Nie wiem, o czym mówisz. No cały świat znajduje się, no nie wiem, na dnie się już znajduje, no. No ale to nie jest rabi Szymon. No już nie mówię o rabi Szymonie, ja już tylko chcę pokazać, gdzie jest świat nasz na dole, gdzie pytanie. No pytanie, jak ich podnieść ich tam z tego dołka? I oni się czują się dobrze, wszystkim jest dobrze. No to co to ma wspólnego z rabi Szymonem, nie rozumie. No chciałem zobaczyć, co tak ludzie cierpią, jak przechodzą od lekkiego do ciężkiego. Im to jest łatwiej niż nam. Nie wiem, co. Cała ludzkość znajduje się w tych kręgach. Cały świat, 99%, znajduje się tutaj. No tu powiedzmy, prości ludzie,
Tak to się nazywa. Powiedzmy, tu średnia klasa, czy inteligencja, a tu powiedzmy najbaruch, a tutaj Rabbi Szymon. No niech tak będzie, Rabbi Szymon. To wszystko. Rabbi Szymon mamy na myśli to wszyscy praojcowie i wszyscy. No, jest taki poziom prosty. I teraz wyższe światło rozprzestrzenia się z góry w dół. I on się znajduje w wszystkich tych górnych płaszczyznach, włączając nas, na ile my pragniemy i mamy odnosimy się do tego słoja, dlatego że otrzymaliśmy punkt w sercu. Otrzymaliśmy punkt w sercu. A oni nie otrzymali. Ta średnia klasa. Ani jedni, ani drudzy. Powiem, że najmądrzejsi z nich. Wszelkiego rodzaju kierujący, zarządzający. I prosty naród. Prosty naród. I tyle. I oni nie otrzymali punktu w sercu. Co ty od nich potrzebujesz? Oni nie mają różnicy, nie czują różnicy między materialnością a duchownym. Jest u nich różnica między dobrym materialnym a złym materialnym. Dlatego wychodzą na wszystkie te akcje protestu. Dlatego są niezadowoleni. Nie możesz niczego wymagać od nich. On wie, że jak otrzymuje 20 tysięcy dolarów, to jest dobrze. A jeżeli dostaję 5 tysięcy szekli na miesiąc, to jest źle. Nic oprócz tego nie mam. Daj mi pieniądze i wszystko i odczep się ode mnie. Niczego nie potrzebuję. Każdy zgodnie z własnym pragnieniem odwiera się do 99%. Trzeba się zwrócić do takich ludzi. Co potrzebujesz? Wykształcenia, bezpieczeństwa, wychowania. Żeby rodzina była lepsza, więcej zdrowsza, tego rodzaju rzeczy. Oczywiście dobra wypłata, emerytura, ubezpieczenie, wszystko. Z tym powinieneś się zwracać. Nawet twoje ministerstwo się powinno to martwić, a nie my. A to, co tutaj prosty naród potrzebuje. A teraz przechodzimy do stanu, gdzie oni znajdują się. My nie znajdujemy się w kryzysie. My nie mamy kryzysu. No, my mamy zupełnie innego rodzaju kryzys. Przychodzimy do rozboju za pomocą naszej pracy. Daj Bóg, żebyśmy doszli do tego rozbicia. To wszystko jest u nas w inny sposób. Pragniemy dojść do tego stanu, gdzie będziemy cierpieć, będziemy czuć, że jesteśmy rozbici w odniesieniu do wyższego światła. Oni nie przychodzą, oni przychodzą do kryzysu. Co to znaczy kryzys? Kryzys to jest brak, dlatego wszyscy ci czują kryzys. No co oni będą robić? No powiedz mi, co oni zrobią? Co mają zrobić wszyscy oni? Co mają robić? Po prostu są nieszczęśliwi. Co będą robić? No od nas, na ile my zbieramy się razem i rozprzestrzenić chcemy do nich to, co im się należy, co trzeba. To jest metoda naprawy. Jaką metodę naprawy powinniśmy rozprzestrzeniać dla nich? Czego im brakuje? I to, żeby znajdować się razem z nami. Zjednoczenie. Zjednoczenie. Nic więcej. Tylko zjednoczenie. Dlatego musimy koniecznie dodać im wszystkiego rodzaju materiały, że za pomocą zjednoczenia, że do wszystkiego wyrównamy wszystko, że nie będzie problemu ani z mieszkaniami, ani z jedzeniem. Dlatego mówimy, że to jest poręczenie. Dlatego chcemy dojść do takiego stanu, kiedy wszystko będzie dobrze i piękne za pomocą wzajemnych gwarancji. Można do tego dojść, a nie... A oni chcą za pomocą przy poręczeniu przejść do takich materialnych napełnień. Oni to otrzymają. To znaczy my im to damy. To znaczy wyższy światło, które otrzymamy przez to, że oni cierpią. My to otrzymamy i przejdzie do nich i naprawi wszystko. Jak to może być? Jak wyższe światło może mi dać
da tutaj mieszkania, co to on jest, Ministerstwo Budownictwa, czy Ministerstwo Rolnictwa, co to znaczy ten wyższe światło da mi wszystko, dlaczego, jak, dlatego tutaj jest napisane w tym rozdziale, że w obowiązku do ostrożnego odnoszenia się do praw przyrody. Jeżeli wypełniamy prawa przyrody, przychodzimy do równowagi. Wszystko wtedy buduje się bardzo dobrze i pięknie dla każdego. I każdy jest zadowolony. Podchodzisz do każdego i każdy się uśmiecha. Co się uśmiechasz? A nie mam w niczym braku. I tak. Dlaczego? No, daj światłu to uporządkować. Zobaczysz, jak wszystko będzie zrównoważone. Światło daje ci pragnienie, świat ci daje myśl, świat ci prowadzi po tych wszystkich drogach. Daj mu to wszystko uporządkować. Co ty potrzebujesz do tego? Być, żebyś był odpowiedzialny do tego stanu, w którym mógłby to wszystko naprawić. On może ci wszystko dać przy założeniu, że ty się zjednoczysz, że też masz takie pragnienie jak światło. Co ty możesz powiedzieć, że co, ja się przecież staram, ale ja tak, a oni jakoś nie mogą się zjednoczyć. Oni też się mogą zjednoczyć między sobą. Dlatego, że dla nich światło to znaczy, to jest ser. Dla nich światło to znaczy mieszkanie, a dla ciebie światło to jest światło. W tym polega, na tym polega cała różnica i to jest to same źródło, tylko obłoka jego jest inna. Każdy rozumie w inny sposób. Ty też nie bardzo też się ciągniesz do tego prawdziwego światła, tej formy darowania. Ty też się nie do tego nie ciągniesz. My cię trochę znamy, no wiesz. Do źródła, co musimy, odnosimy się i możemy się zjednoczyć za pomocą tego, możemy w ten sposób zjednoczyć się i zbliżamy się do źródła. Ty też się połączysz przez nas, sam byś do tego nie doszedł. I teraz, że tutaj, że widzę, że to mądrość, że to na ile to możliwe w swoim przypadku, że można cię w ogóle zwrócić w poprzednim kierunku. Ty w każdym wypadku zaczynasz być związany coraz bardziej i to przechodzi. No i zaczynasz otrzymywać przeze mnie, na ile te światło, które jest dane z góry. Tak samo my też musimy być związkiem między światłem a nimi. Światło to jest przyroda, Elohim, Stwórca. To jest równe przyrodzie. To powinniśmy... Też te prawa przyrody to jest podstawa wszystkiego, najlepszego dla nas, co może być. A o czym to w ogóle można myśleć? Ty przyprowadzasz ich do tych 99%, mają taką ogromną i takie małe pragnienie. No jak? Jeżeli ty przyprowadzisz ich do takiego stanu, że za pomocą zjednoczenia czy dojdziecie do czego tylko będziecie chcieli, do czego każdy nie tylko nie będzie chciał. Mała dziewczynka będzie chciała laleczkę, chłopczyk będzie chciał samochodzik, kobieta ubranie i wszystkim nie brakuje pieniędzy czy wiedzy, wszystkiego. Wszyscy to wszystko dostaną, tylko bądźcie w równowadze z przyrodą, a ty możesz powiedzieć, jakże to on i ona dostaną wszystko zgodnie z tym równowagą. Oni będą zadowoleni. Rozumiesz? Oni nie potrzebują tego, co teraz, że są durnie i myślą, że tego im brakuje, że tego im brakuje. No on wie, że dostanie to i tak nie będzie napełniony, jeszcze czegoś więcej mu będzie brakować. I teraz jak przychodzisz do równowagi, to napełniony jesteś. Znajdujesz się w radości. I to wszystko. Na ile... Jest taka, nie wiem jak to powiedzieć, to tego się uczą energetycy i w systemach przyrody, że... No, nie możesz napełnić człowieka za pomocą równowagi z otoczeniem, dlatego że otoczenie otrzymuje te wszystkie potrzeby. I koniecznie musimy być tym buferem, który jednoczy między jednym tym a źródłem światła. Dlatego musimy iść, kierować się w ich kierunku i wyjaśniać im, jak można szerzej się zjednoczyć, że za pomocą tego można dojść do najlepszych rzeczy i dać im...
dać im to, że zjednoczenie jest największa siła i w tym zjednoczeniu jest wielka siła i widzimy to w armii, widzimy to w różnych oddziałach specjalnych, że siła zjednoczenia to nie jest po prostu zebranie ludzi, że tam mają ideę, mają coś, co zapala ich, dopełnia coś, co ratuje. Widzimy, że bez równowagi w przyrodzie w ogóle zniszczymy, zabijemy siebie na kuli ziemskiej. Nawet z punktu widzenia ekologicznego, we wszystkich kierunkach trzeba im pokazać, w wychowaniu, w życiu rodzinnym, w ekologii, we wspólnym rynku, we wszystkich tych rzeczach, że zjednoczenie to jest to, co jest, brak zjednoczenia to jest to jedyna przyczyna naszej biedy. Nie ma żadnej innej przyczyny, żadnych innych problemów. Całe zło na naszym świecie jest tylko brak tego zjednoczenia. Musisz dla każdego pójść i wyjaśnić, że właśnie tylko w swój sposób, że nienawiść, odpychanie jeden od drugiego, to doprowadza do choroby, do wszystkich chorób. Możesz tego to udowodnić, dlatego że są nawet takie obserwacje, każda rzecz. Trzeba im pokazać, że oni potrzebują tego zjednoczenia. Jak już będziemy, jak zajmiemy się tym zjednoczeniem, to już przekazujemy świat i wtedy światło dojdzie do nas też. To jest ta część w nauce kabały, która zajmuje się tym i mówi nam w ten sposób, że ty możesz znajdować się we własnym kli, powiedzmy to jestem ja, a to są oni, naród. No może lepiej naród napisać, a nie oni, oni to tak nieładnie. Ja znajduję się w ogóle tutaj w małym stanie, a to jest mój achab, który nie pracuje. Nie pracuje. Jak zaczynam pracować i otrzymywać z góry światło chochma, tylko wtedy, jak oni chcą to go otrzymać. Tylko przy założeniu, że znajduje się w stanie, w ciąży i tylko przyciągając ich pragnienia do siebie, zaczynają z góry otrzymywać światło chochma. Wszystkie parcufyny i światy znajdują się w katnucie. Dla siebie nic nie potrzebują, znajdują się kefes haset. To, że ktoś pragnie, tylko jak ktoś pragnie, przez te wszystkie światy przechodzi światło i po to do tego, kto chce oddawać. Ty sam nie jesteś w stanie, jeżeli nie przekazujesz tego światła komuś dalej, do niższego, do narodu. Ty nigdy w życiu nie utrzymasz go. To się nazywa być królestwem, świętym narodem. To znaczy, że tak jak ja jestem święty, także że już nie mam. Kiedy to będzie, jak się będę zajmował innymi. I w jakimś instytucie powiedzieli, że co trzecie dziecko w Izraelu jest w biedzie. No i co? Ja mówię z ludźmi, którzy są jakoś łatwiej z nimi rozmawiać. Ci, którzy nie mają co jeść, to o czym będziesz z nim rozmawiał? O zjednoczeniu? W ogóle nie będą cię słuchać. No chwileczkę. No ty masz rację, zgadzam się z tobą. Są mądrzy ludzie, no powiedzmy tutaj ci mądrzy. A jest jeszcze prosty naród, który nie jest w stanie słyszeć niczego. I tak Zohar też tak dzieli jeszcze w dodatku na innych więcej warstw. I jeszcze, jeżeli przychodzisz do mądrych, do mędrców, możesz ich coś tam wytłumaczyć, udowodnić i oni mogą to związać te swoje biedy z twoim wyjaśnieniem. Mogą razem z tobą to wszystko przyjść do takiej sytuacji, kiedy nakładamy na wszystkich
obowiązkowe wychowanie i wykształcenie. Ci prości ludzie czego nie chcą? Oni rozumieją, że można dołożyć tylko 1000 czy 2000 na szekel, to on to rozumie, to każdy rozumie. Jasne. Otrzymasz jeszcze 2000 szekli na miesiąc, jeżeli teraz zaczniesz się uczyć. No ale co ty, ja nie mam do tego żadnych skłonności, nic. No to w takie nie dostaniesz i bardzo proste. Aha, dostanę. No, no to dobra, no to proszę, będę się uczył. Ale to nie tylko ty. Co? Co, co? A skąd ja mu to, te pieniądze wezmę? A ja wezmę od ministerstwa. No i w tym mamy problem. Nie, to nie jest ten problem. Żeby się uratować do śmierci, to jest ten problem. To przybliżamy się do takiego dysbalansu z przyrodą. Na tyle nie wypełniamy praw przyrody, że te prawa będą coraz bliższe do nas, bardziej straszące, bardziej niebezpieczne, że zaraz zniszczymy. To nie jest ten stan tak jak był, to nie jest taki stan jak jest teraz. Idziemy w zupełnie innym czasie. Zacznijcie rozumieć to. W innym wypadku jesteście ślepi, nie mamy wyboru. Jesteśmy w obowiązku przyprowadzić wszystkich do zrozumienia konieczności i dojścia do równowagi z przyrodą, do prawa przyrody musimy przestrzegać. A największe przykazanie to jest kochaj bliźniego jak siebie samego. O, fantazja powie, że to nieistotne, co uważasz. Te prawa się zbliżają i wyższe światło się zbliża, a przyniesie ze sobą śmierć, wojny atomowe, wszystko, czego nawet sobie nie wyobrażasz. Jest napisane, miłosierna kobieta będzie zjadała swoje dzieci. Ty w ogóle nie wiem, o czym mówisz. Ty mówisz ta jakieś. Ty w ogóle nie przegrywasz starej płyty. Jesteś w zupełnie nowym, bardzo poważnym czasie. Zobaczysz, co będzie w 2012 roku w Europie, w 2012 roku. 5 czy 8 lat temu się wyśmiewałeś ze mnie. Ja tu nie chcę, by mieć rację w tym. Ja chcę, żebyście wcześniej zrozumieli, zanim uderzenia przyjdą. To jest tak. To jest to, o czym on mówi. To jest obowiązek zwracania się ostrożnie do praw przyrody. No bądźmy ostrożni, popatrzmy na te prawa i wypełniajmy je. Problem, ty rozumiesz, co się dzieje z braku balansu? No powiedzmy, tu masz ciepło i gorąco i zimne. Czy ciśnienie tu i tu i jest wiatr, który doprowadza to do równowagi, a tu się otwiera coraz więcej, więcej różnicy między pragnieniem otrzymywać, a światłem i nie ma nikogo, który by to wszystko zrównoważył. My znajdujemy się w środku Izrael, jeszcze bardziej niż wszyscy inni, znajdujemy się w epicentrum. Jak to można powiedzieć? No w centrum tego wielkiego ciśnienia, to wiesz, to jest tak jak huragan przychodzi, a ty jesteś w środku, aha. No tak. Także w oko. Tak, jesteś w centrum. Możecie tam siedzieć u siebie i myśleć, że a wszystko tam w Europie, a tam się dzieje, a u nas tak dobrze. A co tam się dzieje? Ty wiesz, nie daj Bóg, nie chcę nawet mówić, ale jak Żydzi w Niemczech przed tą katastrofą, też było takie odczucie. Nie myślę, że to jest poprawne odnoszenie się do tego, co się dzieje, ale w ogóle myśleć, że to popatrz, co tam u nich, a my mamy lepiej. Nie, to nawet sama myśl w sobie jest nie do przyjęcia, kiedy czytasz coś w gazecie i wydaje się, jak gdyby to jakaś durnota, żeby myśleć, że nam będzie lepiej niż dla całego świata. To wszystko może się zwrócić do nas za sekundę może się to zwrócić do nas winiąc za wszystko. Znajdujemy się w najgorszym stanie. Jeżeli świat się przenosi do złego, to znaczy, że my nie jesteśmy poprawnymi pośrednikami między światłem a nimi. Znajdujemy się pośrodku i bardzo się boję tego, co się dzieje.
Nie chcemy słyszeć, o co się dzieje na świecie i co się zbiera, co się w stosunku nawet do Izraela dzieje. Nie mamy wyboru, krótko mówiąc. Czy dobrze, czy w sposób naukowy, na ile można udowodnić dla mądrych wśród narodu, którzy są przygotowani do tego słuchać. W Izraelu jest wielu takich. Nie wszyscy są tacy tutaj, że nie wiedzą, jakaś dziura gdzieś na końcu. Gdzie? Hadera, nieistotne, no. Ale to znaczy, że ludzie, którzy mieszkają skromnie i źle im, to nie jest wstyd. To trzeba dzielić się, oddzielać to. Ty jesteś bardziej winny niż ona. A ona w czym jest winna? Dali to, co jej dali. Zrobili ją taką, jak ją zrobili. W taki sposób została zbudowana, jak jest. No nie ma co wymagać od niej. Wymagać trzeba od ciebie. Panowie, chłopaki, musimy się obudzić. Tak. Wczoraj było zebranie z miastem, z merem miasta, z wojewodą. Ludzie, którzy tam zebrali się, byliśmy tutaj, nasza grupa, my. Co to znaczy my? Na jaki temat było zebranie? No z wojewodą wyjaśniał, czym on się zajmuje, a co on tam... Co? Pytanie polega na tym, że nie poczuliśmy tego, że ludzie się obudzili. Te 99% może było 15 osób. No jak możemy porównać? Ja też boję się tego, że ludzie się nie budzą, żebyśmy nie otrzymali wszyscy uderzeń. Co możemy zrobić, żeby ich obudzić? Powinniśmy rozprzestrzeniać materiał, nie patrząc na to, że nie przychodzi tam, dlatego że nie mają potrzeby, ale w czymś jednak to do nich dochodzi. Niech to będzie u nich w domu w jakiś sposób. Niech to będzie przyjęte do nich. Możesz do każdego podejść w jakiś sposób. Komuś tam brakuje wychowania, czy dzieci mają problem. No podejdź tędy, a ty czekasz, że oni nie będą mieli co jeść? To są jeszcze inne braki dzisiaj w życiu mamy. No przez to, co oni chcą. My budzimy w nich. Sprawdzamy w nich te, jakie pragnienia, jakie braki mają w każdej warstwie społeczeństwa. Jak mogę do tej warstwy podejść? No co to jest ten Ashdod? To są Gruzini, Rosjanie i Ortodoksi. Co to jest Ashdod? No o ile tam Francuzów, a? No, zrozumiane jest. No oczywiście, że wiadomo, że żartuję, ale co każda część z nich żąda, czy z czego cierpią? Tylko przez to możesz podejść do człowieka, tylko przez jego pragnienia. I co nam mówi? Że całe zło przychodzi od tego, że nie wypełniamy równowagi z przyrodą. Masz coś złego. W czym? No. Obserwuj. To tak, jakbyś obserwował i zacznij myśleć. No posiedzimy razem, postaramy się, zaplanujemy jakieś wyjście z sytuacji i jakieś podejście, jak podchodzimy do jakiegoś społeczeństwa, czy mówi na temat. Dlatego, że akurat ja się zwracam na temat, czego mu brakuje i wtedy musisz dać mu logiczne wytłumaczenie, że ty masz właściwości, w jaki sposób to możesz napełnić, że masz możliwości. Jest facet, który chce pomóc, mówi na temat, no to zróbmy z niego wojewodę. No, oczywiście, że tak.
Chciałbym zadać pytanie, czy wypada zapraszać we wtorek na ten program, który jest, jak pan daje lekcje, czy wypada zapraszać? Żeby w domach Arwuta, żeby ludzie się stało. A to już będzie w następny wtorek. No jasne, że zapraszacie ludzie, tak. No postaram się w tych dniach postaram się prowadzić lekcje dla szerokiej publiczności, żeby wszyscy mogli zrozumieć i usłyszeć. Materiał będzie w taki jak najlżejszy. Będziemy jeszcze na ten temat z Gladem i jeszcze z innymi ludźmi. Może rzeczywiście potem jeszcze jakieś seminaria, przeprowadzimy pytania, odpowiedzi, jakieś za pomocą. No, dlatego, że półtora godziny to, no zobaczymy. Ale wszystko to będzie na poziomie, który będzie pasował dla wszystkich. No, przy tej możliwości chcieliśmy tutaj zaprosić pana, żeby w najbliższym czasie pan przyjechał do nas. A co ja tam? No, lekcje dać na 90%. No dobrze, no też planujemy, że raz na miesiąc też planujemy, że będę wyjeżdżał gdzieś tam do większych miast. A, tylko w czwartki, tak? W czwartki. No nie będzie to dla grup, tak? Rzeczywiście. Dla szerokiej audytorii. Zróbmy tak. Jeżeli kto będzie w stanie zebrać taką publiczność, no oprócz to co się nazywa 99%, to jestem w stanie przyjechać. Dziękuję. Co tam mamy w internecie? Przyjaciele z Hadera pytają, czy jeżeli przeprowadza się nowego rodzaju działania, czy tam jakieś prowokacje są w czasie w narodu przeciwko ortodoksów, jak to wytłumaczyć ludziom, że to rozdzielenie nie doprowadzi do niczego dobrego? No przede wszystkim nie myślę, że rozdzielenie doprowadzi do gorszego sytuacji, jeżeli mnie pytasz. Jeżeli widzisz, że dwóch ludzi się kłóci, to pierwszy ich rozdzielamy. I później pytamy się, kim jesteście. Aha, jesteśmy sąsiadami. Aha, to już jest problem. I wtedy już trzeba w jakiś sposób ten pokój wprowadzić. No dobrze, po prostu nie mamy tutaj, że jeżeli rzeczywiście znajdują się bardzo w społeczeństwie blisko jeden drugiemu, to trzeba jakoś zbudować jakieś mosty między nimi i ten związek budować od początku, jeżeli to jest możliwe. Jeżeli jest to niemożliwe, jeden w żadnym wypadku i drugi też absolutnie też nie, ani w wychowaniu, ani w kulturze, ani w niczym, we wszystkim są przeciwstawni, to wtedy do tego, żeby wypełniać te prawa przyrody, do tego, że się uczymy, trzeba ich rozdzielić, tak jak zachód i wschód i jest tak zrobione w tym mieście, gdzie zaczynają się mieszać te społeczeństwa. I ci mają rację, I trzeba przyjść do stanu, kiedy nie będzie jakichś tam, nie będą się odnosić jeden drugiego. I każdy ma prawo do życia, chociaż nie ma konstytucji w Izraelu. Jest w prawie coś takiego, że trzeba ich rozdzielić. Jeżeli nie rozdzielić jednocześnie i konkretnie zaplanować te miasta w jakiś sposób, no to co robisz? No wtedy mamy problem. To już przy planie miasta i przy budowie jego, ja bardzo dobrze znam te miasta. Sami chcieliśmy tam osiedlić, wykupić tam jakiś mały rejon. No ale to jest problem. I tamci przechodzą przez jednych terytorium, a później ogólne autobusy wspólne i teraz jest część tego miasta,
która jest wspólna. Zbuduj miasto oddzielnie. Nie będziesz nigdy w stanie w porządku te dwie kultury połączyć. Ile czasu już to przeżywamy? No to, ale może jak już będą osobno, to już można jakoś budować te mosty, jak już nie będzie. No widzę na te rzeczy i patrzę, że z tymi wszystkimi tymi grupami i czy nawet wewnątrz nich jest ktoś, kto to prowokuje, dla kogo jest to wygodne. To może być na najwyższym poziomie, a to może być w ogóle jakieś obce siły, które, jak wszyscy ci podżegacze, którzy tutaj działają w Izraelu i organizują te wszystkie, czy to z Ameryki do nas przychodzi, a oni potem to zjedzą w całkowitej mierze. Myślę, że także i tutaj trzeba po prostu ich trzeba rozdzielić. Nie ma co tutaj robić z tym. Ty, ja wiemy ten, znamy ten problem. Nie jest możliwe, żeby naprawić te kontakty między nami tak dla każdego, żeby sobie żył dostojnie według swoich praw. Będziemy mieli nadzieję, że dojdziemy do takiego stanu, że ten, co się dzieje tam na górze, to i tutaj ten świat się też naprawi. Także Shabbat Shalom. והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט נחלים בחזורים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מעודה ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית קוראים לזה אהבה אמיתית